Hej wszystkim, to Nadelula, witam Was na moim kanale. To jest zapis mojego prywatnego save'a. Jesteśmy oczywiście w The Sims 4. Trochę zawsze dla mnie to jest takie, wiecie, dziwne. Tutaj choinka, a gdzieś tam w oddali palmy, nie? Jakoś mi to tak nie pasuje, nie umiem się przestawić nigdy. Jesteśmy u mojej rodzinki, u London, słuchajcie, która jest matką Travisa. No i oczywiście u Jacka, który jest jego ojcem. I organizujemy przyjęcie, powiedzmy taką wigilię, no bo nadszedł czas świąteczny tutaj w Simach, więc też mamy okazję, żeby się spotkać. Co tutaj robi ten kwiatek? Bo o ile pamiętam, to go tu nie było. Nie wiem, wyrósł na środku stołu nagle. Dobra, nie wiem, co tu się podziało. Co w ogóle myślicie o nowej aktualizacji, słuchajcie, do Simów? Uważam, że spoko pod względem schodów, no wiadomo, to było potrzebne i blatów. No tak, ale ubrania, ja osobiście no raczej chyba nie będę ich używać, chociaż no w zasadzie nigdy nie wiadomo, nie? Ale mogliby dać też coś takiego bardziej, myślę, uniwersalnego, że tak powiem, bo takich rzeczy jest mało, takich podstawowych, nie? Jak ktoś na przykład nie ma dodatków czy czegoś, no to jest ich mało, wiadomo. Też można się posługiwać no, modami, one od tego są. Okej, bo myśmy tutaj pozapraszali multum ludzi, nawet nie wiem, czy oni przyszli, czy nie. Tu jest Paris i w ogóle a propos Paris, jej ojca, no tutaj były spięcia między nimi. Dlatego, że Paris, no wiecie, ona raczej się nie uczy. Nie wiem, jakim cudem ona ma czwórkę, jest czwórkową uczennicą, bo jakiś tam cud się wydarzył w tej szkole, ale ona się nie uczy, ona zajmuje się tutaj właśnie produkcją filmów, że tak powiem. Ale nie dla dorosłych, żeby nie było, słuchajcie, nie, nie, nie. Normalnych jakieś tam kosmetyki, takie tam porady, no wiadomo. No. No i oczywiście London chce ją z czasem wkręcić w ten biznes taki już filmowy, żeby tam w jakichś reklamach najpierw występowała i tak dalej. Natomiast Jackowi nie bardzo się to podoba, bo on nie chce, żeby jego córka była gwiazdą, żeby łazili za nią paparazzi, bo paparazzi to nie mają na co dzień pod swoim domem i też go to po prostu wnerwia. Okej, okay. Co jeszcze miałam powiedzieć? No na pewno to, że mamy Zulę. Zula. Zula, Zulugula. Tutaj jest nasz śliczny piesek. Jest to szczeniaczek, suczka, imię wylosowane przez grę, więc tego nie zmieniałam. Jeśli słyszycie wiercenie, to są to moi genialni sąsiedzi, którzy remontują się już 5. miesiąc i jest, słuchajcie, 20 i oni wiercą, więc brawa. Ale cóż, no, no, tak, właśnie tak. To jest córka Ghosta i pieska Border Collie, też no, no właśnie suczki, jak ta dziewczyna ma imię? Amelia, ta co wprowadziła się niedawno tam na Sulani. No i tak spiknęłam te pieski i mamy taką kulkę fajną. No, idą goście czy nie? Aha, czekajcie, bo my musimy tutaj w ogóle jeszcze napełnić to wszystko i zrobi to Janet. Janet, co ty robisz? Gdzie ty jesteś? Aha, wleczesz się z góry. Dobra, bo ona musi w ogóle nakryć tutaj do stołu. Nie wiem, czy te nakrycia, które tutaj mamy, znikną czy nie. I w ogóle skąd pojawił się ten kwiatek, to też jest dla mnie historia. Dobra, podamy wszystko i jeszcze napełnimy fontannę serem? Koktajlem owocowym. Wiecie co, no to są święta. W ogóle też zamówiłam baristę. Wysyłkowo. Jest baristka już tutaj, także spoko. Czy idą do nas jacyś ludzie? Jest tutaj nawet fajnie, pogodnie i dość ciepło. Czekamy na gości, jakoś nikt się nie pojawia. Tutaj w ogóle dałam te takie świąteczne drzewka, sobie stoją. No, ale tak to żadnych więcej ozdób nie ma poza światełkami. Patrzcie, Travis idzie. Idzie Travis, on będzie naszym pierwszym gościem. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie jedynym. Tutaj do naszego miasta, i nie tylko do miasta, bo w ogóle na safe prowadziły się też inne osoby, inne rodziny, które tutaj mi się oczywiście, o już sama chciałaś coś tam opowiedzieć, które oczywiście mi się w rozgrywce przydadzą. Chodź tutaj, moja droga. No, oddałam jakieś tam prezenty pod choinką. No, spoko. Dobra, Janet, pokaż mi, okej, na bogato, spoko. I tak, Janet zrobiła bardzo dużo jedzenia, więc na pewno, o nie, ona chce spać, czyś ty zwariowała? No niedobrze, bardzo niedobrze, bo ona mi tu będzie potrzebna, kurczę. A punktów życiowych, znaczy szczęścia życiowego, czy jak to się tam nazywa tutaj, chyba nie mamy za dużo. Odkrywczyni dżungli, serio? Dobra.
Nie, no nie, czekajcie, stać nas, kosztuje 400. Dobra, wezmę i to. I powiedzmy, że to będzie, słuchajcie, jakiś koktajl. Niech ona go wypije, bo naprawdę czeka ją tutaj praca. Ona jest w pracy tak naprawdę, nie? No bo to jest nasza taka pokojówka. Hashtag guwernantka, hashtag nie wiem co jeszcze. Także czekamy, czekamy. Nie będę chyba w stanie dodać wszystkich tutaj do grupy, to od razu mówię, gdzie jest Travis? Idzie, idzie, przyszedł, przyszedł. Patrzcie, znowu w tym samym stroju, co ostatnio, co na święto dziękczynienia tutaj. Tutaj po prostu taki goła klata, idzie, nie przejmuje się niczym. Matka pewnie dostanie za chwilę zawału, bo przyjdą, mam nadzieję, że przyjdą, ludzie tacy, wiecie, bardzo znaczący między innymi w branży filmowej i no także chciała się pokazać, no a jest jak jest, a najgorsze jest to, że to jest jego, słuchajcie, strój wizytowy, więc ja tutaj go nie mogę poprosić, chyba to jest jego strój wizytowy, no chyba tak, więc ja nie mogę go za bardzo poprosić, żeby go zmienił, bo to i tak nic nie da, nie? Patrzcie, jak tutaj zerknął na tą tacę, no a to jest piesek, którego miałeś kiedyś u siebie w domu, pewnie pamiętasz, nie? Dobra, poprawimy humor, przywitamy się oczywiście z nim. Podziękuj za przybycie. Śmiej się, dobra. I jak widzicie, London zmieniła strój. Boże, strój. Fryzurę. No, jak dzisiaj będę gadać głupoty, to musicie mi to wybaczyć, bo po prostu mój syn mnie wykończył fizycznie, psychicznie i pod każdym innym względem też. No, więc jadę generalnie na oparach. No i właśnie, może się pojawić coś takiego jak przed chwilą u Paris. No, o, świąteczne granie czy muzykowanie, czy co tutaj, jak to się to nazywa, leci. Kupiłam im specjalnie właśnie taki sprzęt, żeby mogli sobie posłuchać, a chyba trochę grę przyciszę. Dobra, ojciec, chodź też pogadaj tutaj z synem. No i co? Gdzie jest mój tutaj świąteczny gwar? Gdzie są ci wszyscy ludzie, co? Miało być tak pięknie. Siostra, ty też może do brata podejdziesz, nie? Patrzcie, jakie mają fajne kontakty. Ona ma takie super kontakty z nim. No z ojcem tak trochę te kontakty kuleją. No ale wiecie, on ją tam chciałby pocisnąć do nauki i tak dalej, a ona nie bardzo. Okej, sta w tym stroju. Jej nie będę dodawać do grupy, bo ona jest taką mniej znaczącą postacią. Okej, to jest siostra Jacka. To jest z kolei siostrzeniec London. Czekajcie, bo przede wszystkim nie wiem od kogo to wyszło, dodawanie do grupy, chyba od ciebie. Dobra, rodzinę bym dodała, tą najbliższą do grupy na pewno, nie od razu dodaj do grupy. Janet nie, ale Paris weźmiemy na pewno. Dodaj do grupy, ok. Szkoda, że w ogóle tak mało jest tych wystrojów choinek. Powinno być jeszcze przynajmniej 10, jak dla mnie. Dobra, ty mój drogi, wiecie, jakieś takie kurcze, no, też takie dziecinne powinny być. Jakieś takie właśnie. Więcej takich do ubierania właśnie, żeby było na przykład białe albo jakieś takie tańczowe, żeby była różnorodność. Nie wiem, czy Randy'ego, Boże, Richarda, czy Randy'ego też brać do grupy. Zobaczymy, kto jeszcze przyjdzie, nie? Bo mi zależy tutaj na takiej jednej rodzince. Czekam na nich, czekam, ale wiecie co, jakoś ich nie widzę. I mam nadzieję, że nie będę musiała tego ponawiać, ale fajnie, siedzą sobie, słuchajcie, ludzie się schodzą. To jest po prostu taka luźna uroczystość. London też chciała, żeby to nie było jakieś takie, wiecie, z pompą wielce, bo ona chodzi na przyjęcia z pompą, a to są jednak święta, więc powinni mieć taki bardziej charakter rodzinny. No ale z drugiej strony też chciała się trochę pokazać przed pewnym człowiekiem i jego żoną, ale niestety nie widzę ich na horyzoncie. O, idzie Meredith. A nie, to jest Taylor. O-o, ty masz chyba tą samą sukienkę co Meredith, tak mi się wydaje. A Meredith to jest przyjaciółka Paris. Dobra, to jest oczywiście siostra London. Ja wam tak tu będę to objaśniać, może troszkę nieskładnie, bo dużo jest tutaj tych osób. Save już też jest dość rozbudowany. Jest Luna, jest też jej syn. Znaczy został zaproszony, ale nie wiem, czy on przyjdzie. Adrian, jeśli go pamiętacie, to on miał taką nieprzyjemną scenę z Travisem kiedyś. No, nie wiem, czy on przyjdzie, czy nie. Zobaczymy. Okej, to jest, słuchajcie, kuzyn Paris. Nie wiem, ile już ludzi dodałam do grupy. Już nie mogę, co?
To jest też głupie, że tylko 8 simów. No, no i dlaczego niby 8 simów? Co to szkodzi, żebym miała więcej simów w grupie? Może mi ktoś to wyjaśnić? Idzie ktoś jeszcze? Ciężko jakoś opornie to idzie. Chyba będę musiała ich ponownie zaprosić. Słuchajcie, właśnie chciałam, żeby Travis do Luny zagadał, jak tam Adrian, ale przecież nie mogę nim sterować, więc no. Dobra, zagadamy do Juliana. Zabawne powitanie. Oto jest też nasz kuzyn, jakby nie było. A widzę, że ona nie ma go za bardzo w kontaktach. W ogóle Paris, słuchajcie, założyła swój klub, ale nie wiem, co się stało, czy ja tego nie zapisałam, czy co, więc będę to musiała jeszcze nadrobić. Mały piesio się tutaj kręci. Kręciołek. Kurczę, no, chodźcie, ludzie. Kto to idzie? Ej, no. Jakiś facet? Jakaś złota rączka? Kto to był? Znikł. Nie wiem, gdzie jest. No chyba nie przyjdą ci goście nasi. Kurde, jak to tak możliwe? Czekajcie, spróbujemy ich jeszcze raz zaprosić. No nic, trudno. Ojej. Oj, 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 oj. Chciałam właśnie, żebyście poznali szczególnie tą jedną rodzinę, na której mi tak bardzo zależy. No nic, zobaczymy. Właśnie, Lainey i Orange'a też chciałam zaprosić, ale to nie oni, to nie oni, spokojnie. O, Pamela Bosco i jej mąż Tony. Zaprośmy też Adriana od razu. No i zaprośmy przecież Pancakesa, no czemu? I Sandrę też zapraszałam. Ej, no ludzie, czemuście nie przyszli? Chodź tam. Mamy tutaj dużo jedzenia, wszystkiego starczy, także naprawdę zapraszamy, zapraszamy. Dobra, zagadaj też do Juliana, nie wiem, czy ty go znasz. Coś tam go znasz. Poznaj, o, zagadajmy ze wszystkimi. Ty byś też ze swoją siostrą mógł pogadać, nie? Nie wiem, jak tam wasze kontakty. Okej. Nie wiem, czemu nie mogliśmy zaprosić jej córki, bo to jest jej syn. A córki nie wiem, czemu nie mogliśmy zaprosić. Nie miałam po prostu takiej opcji. Dziwne, bo też ją znamy. Ona ma na imię Julia. Też jest nastolatką. Tylko, że te dzieci były adoptowane, bo Bonnie była w takim związku. No, była w związku z kobietą. No, także tak to wygląda. Dobra. Ty ich zaprosiłaś? Bo ja już nie wiem. Czy wszyscy przyjdą, czy nikt nie przyjdzie? Czy ktoś przyjdzie w ogóle? Czekajcie, bo mi program do nagrywania zasłania. Co? Już muszę iść? Ale jak już musisz iść, jak ty jeszcze nie przyszłaś do mnie? Halo? Chyba, że oni tu cały czas byli, ja nie wiem, no ale mogłam ich zaprosić przed chwilą, więc to takie dziwne dla mnie. Czekajcie, pójdziemy sobie do góry. No czy my po prostu nie poznamy dzisiaj Toniego i Pameli? To znaczy, ja już ich poznałam, wiecie, ale chodzi mi o to, że wy ich nie poznacie. Patrzcie, London jest w takim dobrym humorze. Ale wiesz co, Jack, chodź tutaj, wykorzystamy tego barmana, no bo kurczę, zapłaciliśmy, a nic tu się nie dzieje. Zamów drinki dla grupy, dla wszystkich. A nie, dla, bo to będzie dla konkretnej osoby, dobra. Zamów, 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 zamów. Zamów drinka. Aha, teraz takiego, dobra. A nie mogę dla wszystkich po prostu? Teraz w ogóle nie mam tej opcji. Dobra, zamów drinka. Dobra, dla grupy. Niech chociaż grupa się napije. Co by tu takiego bardzo świątecznego? Wiecie, jakiś taki ajerkoniak by się przydał, czy coś? Korzenny krem tu jest, napitek z lodami. No może to, no bo korzenny, no to dobra, tam niech będzie. O kurczę, sprawdza. O, przyszli Moonowie. Także fajnie. Oni też są tutaj, wiecie. Oni są generalnie. Oni mieszkają tam na wzgórzu. Mają dwójkę dzieci. On ma żonę, Lainey, ale nie widzę jej. Widzieliście, jak zapraszałam, taka ruda, nie? No, i oni mają jeszcze dwójkę malutkich dzieci. No, Orange jest tam jakąś gwiazdą wschodzącą. No, i tam pracujemy czasami ze sobą, więc zagadamy tutaj i spoko, żartuj o modzie. A ty co chciałaś od tego barmana?
zamawiać drinka razem, no ale idźcie, bo oni tam zamawiają te driny teraz. Dobra. No i kurczę, bla. I patrzcie, idzie ten dziadzio. Dziadzio Mróz. Hej, dziadzio. Masz jakieś dobre prezenty dla nas? Oby tak. Okej. No nic. Nie wiem, kaj oni się szlajają. W ogóle też mi dużo osób mi nie przyszło. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Teraz się napijemy drinaska. Tutaj by było fajnie to włączyć. Chodź no. Chodź no. Włącz. Jest już troszkę chłodno, więc możemy sobie włączyć tutaj to ogrzewanie, tą lampę, czy co to tam jest. Taylor, coś ty taka smętna? Przecież zaprosiłam twojego pancakesa. Nie moja wina, że nie przyszedł. Obejmiemy go. A, dobra, kolejka już jest pełna. Spoko. Orange, gdzie ty się szlajesz? Bo ja chciałam z tobą porozmawiać. O, jest pancakes. Przylazł. Ja w ogóle kiedyś miałam taki pomysł, żeby Jack i Pancakes, wiecie, byli przyjaciółmi, jakoś to, nie wiem, nie wyszło. Nie wyszło niestety. No, mieli całkiem dobre kontakty, ale jakby, no tutaj ich drogi się troszkę rozminęły. Wszyscy się zgromadzili przy barze. Okej. Okay. Janet, weź ten. O, ciasto jakieś jesz. Dobra, myślałam, że to można posprzątać. Weź sobie też zamów drinka. Zamów sobie ulubionego, a co tam? Też ci się troszkę należy rozrywki. Ty pójdziesz z tym orężem pogadać? No nie wiem, czy ona się nie zacięła. Dobra, poszukajmy Travisa. Aha, Travis jest tu, dobra. Też do niego coś tam zagadamy. Tak siedzi smętny przy barze. Chyba to nie jest jego do końca bajka, wiecie, takie przyjęcia. Chyba wolałby, żeby to było naprawdę jakieś takie kameralne spotkanie rodzinne. No i pięknie, rodzina boską mnie wystawiła do wiatru. Tony, słuchajcie, jest producentem. No i właśnie nasza London chciała tutaj, żeby on przyszedł, wiecie, żeby wkręcił jej córkę do biznesu. On nas olał. No, może po prostu, wiecie, spędzają bardzo rodzinnie święta. Czy ja mogę jeszcze kogoś zaprosić do spędzania czasu? Paris, jak tobie chce się sikać, no to idź, przecież ja cię nie przywiązałam tutaj łańcuchem. I Adrian też nie chce przyjść, w ogóle jest roznegliżowany, więc nie wiem, co on robi. Pamela, oni mają jeszcze, ta rodzina Bosko, oni mają syna, na pewno Malcolma i jeszcze dwójkę takich dzieci w wieku szkolnym. Ale nie pamiętam już imion. Czekajcie, Calvin i Klara? Klaudia? Chyba jakoś tak. W każdym razie chyba raczej na pewno udostępnię tą rodzinkę w galerii. Więc będziecie mogli sobie tam sprawdzić, pobrać ich. Nie, nie chcę kończyć. Jezu, co ja robię? Ale patrzcie, i tak, kurde, czas nam ucieka. Te przyjęcia tutaj trwają tak krótko, ale jednak widzicie, no już jest, kurde, wpół do 11. To się też tak wydaje, zawsze mi ten czas tak szybko leci, że masakra. Weź może. A ty już tutaj ze wszystkimi gadasz. Zagadaj też do Taylor. A tobie chce się siku. No dobra, to może też idź siku. Ja już nie wiem, tutaj im po prostu zaznaczam, ta kolejka im pęka zawsze. Ty też jesteś na granicy z pęcherzem, że tak powiem. No, o nie, ona już chyba. Nie, dobra, nie dzwoń do nich, bo oni już nie przyjdą i tak, bo będą spać i tak dalej. Więc może jutro uda się ich trochę poznać? Oby. Nie wiem, gdzie ona poszła. Z tym orężem gdzieś tu na górę. Aha, bo tu się toczy impreza. A ta, patrzcie, tu jest jego żona. A może rodzina Bosko była tutaj u mnie, u góry, co? Jak to London ma wkrótce urodziny? Ale jak to? Ja nie jestem na to gotowa, ludzie. Chyba, że coś po tej aktualizacji mi się pokręciło, bo przecież ona chyba jeszcze miała dość dużo. I co teraz? Będę musiała ich odmładzać jakoś. Nie, oni jeszcze nie mogą być, wiecie, bo
Dopiero jak Paris będzie młodą dorosłą, to ja ich postarzę. Nie, ja nie jestem na to gotowa, żeby widzieć London w siwych włosach. Absolutnie. Tutaj gadka się toczy, dziadek mróz jest, a ta gdzieś tam sobie leje do kibelka. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz, nie? W ogóle tak, Lainey, bardzo chcemy się z nią zaprzyjaźnić, no bo kurde, ona tu jest ważną też postacią w Del Sol Valley, ona jest dziana i my chcemy mieć ją jako kumpelę. Ale coś nam te relacje nie idą zbyt dobrze. W ogóle widzicie, bo mamy tutaj też tą relację romantyczną z nią. Nie wiem, tu było widać? Nie wiem, teraz nic nie widać. No, mamy z nią relację romantyczną, bo tam zrobiłam jakieś to zapoznanie. Nie pamiętam już jakie. Ale w każdym bądź razie, no, poleciałam z grubej rury. I tak wyszło. O, Pancakes tu przyszedł. A może oni są gdzieś jeszcze na piętrze? Tu mamy trzy kondygnacje, no ale widzę, że nie. Dobra. Paryś, ty się byłaś wysikać? Już nie wiem, co ty chciałaś. Dobra. Paryś tutaj też poznała Lainey. Lainey jej imponuje, generalnie. Nią. Ma tutaj dziary. Paryś też myśli o dziarach, ale na razie mama jej nie pozwala, wiecie, bo no. Różnie może być. Dobra, Sandra sobie siedzi, ogląda TV. Wszyscy sobie jedzą. Fajnie, niech sobie jedzą. Dobra. Okej, okay, tutaj widzę, dyskusja się toczy. I spoko. Co ty robisz, moja droga London? Powiedz mi. Aha, z Lainey chcesz gadać. Dobra, mogłabyś pójść właśnie do toilet może najpierw, co? Bo jakbyś się posikała na swoim przyjęciu, to nie byłoby zbyt dobrze. Co? Nagrody? Jakie nagrody? Dobra. Okej. Okay. Goście będą nam się po prostu, słuchajcie, teraz już wykruszać. No. I ja sobie dogram nimi do następnego dnia i mam nadzieję, że wtedy na spokojnie zaprosimy sobie po prostu tylko tą jedną rodzinkę i Wam troszkę o nich poopowiadam, albo pójdziemy ich odwiedzić, o właśnie z takim, nie wiem, jakimś świątecznym ciastem, czy czymś takim. No, zawsze trzeba mieć jakiś pretekst, nie? Dobra, no to widzimy się za chwilkę. A raczej słyszymy. Jest już ranek, my sobie jeszcze zaśpiewamy jakąś pioseneczkę. No, średnio świąteczną, ale dobra, czekajcie, kurczę, to zamienię. Dobra, i rozpakujemy prezenty i ja myślę, że sobie odwiedzimy tą rodzinę po prostu bosko, nie? Czy sterowanie światłem. Ej, a gdzie mogę rozpakować prezenty? Co za bezsens? Otwórz prezenty z... Okej, okay, może coś fajnego nam się trafi. Fajne są te prezenty tak pod kolor. Tutaj ten jeden się tak wyróżnia. Fajnie, fajnie. Jak ja już po prostu, słuchajcie, wejdę w zimę, to u mnie na wszystkich sejwach zima, nie? I święta. Tak to jest. Dobra, z Tantiem troszkę tam kasy dostaliśmy, także fajnie. 68 simoleonów, no nieźle, ja na pierwszy raz. A ty skąd tego zielonego prezencika wyciągnęłaś? Ten już zaczął ćwiczyć. Okej, okay, stolik do szachów, spoko. To pewnie od taty, żeby troszkę, wiecie, ruszyć szare komórki i troszkę się czegoś pouczyć. Okej, okay, dobra. London, a ty masz jakiś prezent? Dla ciebie jest to jakiś prezent? Pewnie coś jest, nie? No zobaczymy co. Powiedzmy, że to będzie prezent od męża. Słuchajcie, zobaczmy co to będzie, jeju. O, podmorskie złoto. Powiedzmy, że jakiś naszyjnik. Pewnie bardzo się z tego ucieszyła. Oczywiście ta już komórka, nie? No, a czy możemy na Instagram coś sobie wrzucić? Ja, dobra, wrzućmy sobie. Ty sobie wrzucisz i ty też sobie wrzuć. Bo ty musisz tutaj o tą sławę dbać, nie? A jeju, co ja robię? Na komórkę przecież trzeba. Dobra, i jeszcze z agencją PR-ową się skontaktuję, jak już pamiętam, żeby coś dobrego o nas napisali, wiecie, jakiś artykuł, że spędzamy takie piękne, rodzinne, magiczne święta, sranie w banie. Niech coś o nas w każdym bądź razie napiszą, nie? No i my zaraz będziemy wychodzić, a ty co robisz? Co ty robisz? Rzuty wolne. Dobra, coś sobie tam ćwiczy, gra, spoko. Okej, okay, dobra, mamy trochę mniej obserwatorów niż mama. Ale słuchajcie, moi drodzy, zbieramy się.
bo chcemy właśnie się tutaj wkraść w łaski tej rodziny. Ja myślę, że z tą Pamelą to my już generalnie jesteśmy spoko, ale bardziej nam na Tonim oczywiście zależy, który jest producentem, nie filmowym. Dobra, widzimy się u nich na miejscu. No, już mieszkamy, Boże, już jesteśmy, oni też mieszkają w Desowali, patrzcie, jaka wypasiona chata, nie? No i w ogóle tak, to nie jest tak, że Paris nie zna tej rodziny, bo oni już się znają, no to jest nieuniknione, prawda? Chodziła z matką też na przyjęcia i tak dalej. To jest Pamela, słuchajcie, to jest Tony, jak widzicie, z nim mamy lepsze kontakty, no bo coś do niego też już zagadywałyśmy i tak dalej. I muszę wam powiedzieć, że Paris się w nim podkochuje. No. Tak, dokładnie, słuchajcie. London, no, ona niczego nie podejrzewa. Nie wiem, czy Tony coś podejrzewa, czy nie, być może tak. W ogóle ja tutaj sobie dam na zapukaj do drzwi, żeby zobaczyć w ogóle ich domek i żeby zobaczyć ich jeszcze trójkę dzieci, nie? Oni mają trójkę dzieci, no. Dobra, zagadaj tutaj do Pameli. Z Pamelą to my już jesteśmy psiapsiuły. Ożywiona rozmowa. Tony trochę jest taki, wiecie, no to jest taki, kurczę, no. Nie chciałabym powiedzieć zimny drań, ale trochę tak. On jest taki wyrachowany bardzo i też trzyma się z tymi, kto jest na topie po prostu i kogo mógłby zatrudnić do swoich produkcji, kto mu przyniesie hajs. I ja generalnie nie wiem, czy on traktuje tych aktorów, wiecie, nie wiem, jak przyjaciół, czy może tylko maszynki do zarabiania pieniędzy. No to jest dyskusyjne, ale ma piękne niebieskie oczy, to jest pewne. No i Pamela, słuchajcie, jest taką dobrą kobiecinką. London, naprawdę. Ty jesteś taka jak Tony. Weźcie, podajcie se ręce, nie? Pamela jest dobrą kobieciną, słuchajcie. Ona zajmuje się domem i tak dalej. Zawsze była przy Tonim. On mógł sobie tą karierę swoją rozwijać. Ona zajmowała się innymi rzeczami, więc on domem nie musiał zawracać sobie, że tak powiem, w cudzysłowie głowy. No, ale też płaci za to swoją cenę. No, jaką możecie się domyślać. Okej, dobra, weź no zapukaj do tych drzwi. Najstarszy syn tej pary, do której przyjechaliśmy, ma na imię Malcolm i jest nastolatkiem i podkochuje się w Paris. My go trochę tutaj wykorzystujemy, żeby, wiecie, tutaj wpaść do niego czasem, no i popatrzeć sobie na jego ojca tak naprawdę. Nie widzę go, ale widzę za to jego siostrę młodszą, Klaudię. Okej. Jest Klaudia. Malcolm, kurczę, liczyłam, że tu będziesz. No, liczyłam na to, że on będzie, bo chciałam też o nim poopowiadać, a tak ciężko się opowiada bez Sima. O jacie, serio go nie ma? Patrzcie, jak oni tutaj mają w ogóle takie wypasnie. Tu mają taki malutki basenik dla dzieci, a tutaj dla dorosłych i patrzcie na ten view. Lala. No, tutaj odchodzą takie przyjęcia, słuchajcie, normalnie nad tym basenem, że bunga bunga u Berlusconiego to jest. No, dokładnie. Patrzcie, tutaj ta wanna taka narożna, nie? W ogóle dom jest taki trochę pstrokaty, ale ja go takiej właśnie ściągnęłam z galerii, ja go nie zmieniałam. Kaj ten Malcolm się szlają zaś, hopie. Ja nie wiem, po prostu nikogo tu, nikogo nigdy nie ma. Czekajcie, zadzwonimy do niego. Może spróbujemy go zaprosić na tą parcelę. O, to jest Julia. No, trochę jest tutaj tych nastolatków. Michel, ćwir. Słuchajcie, ćwiry w ogóle zrezygnowały z ci i są teraz cwir. Tak bardziej angielsko, nie? Tak troszkę. No, pozbyliśmy się tego ci tutaj. Michel. Nie ma go. Czemu nie mam tu Malcolma? Być może on tu jest na tej parceli, dlatego. Dobra, bijcie mnie laciem, ale ja go nie widzę, a ten dywan to w ogóle już mnie tu rozprasza mega. No na basenach go na pewno nie ma. Idziemy jeszcze raz do góry, jeszcze raz, nie? Tu jest pokój. Tu jest pokój Klaudii, tutaj Kalwina. Kalwin tam na dole jest, to na pewno. A jest Malcolm, patrzcie, ja jestem ślepa, nie? No to jest Malcolm, chodź tutaj zagadaj do niego, że wiesz, niby... No, a przyszła odwiedzić twoich rodziców, a ja przyszłam do ciebie, no, guzik, prawda? Ale pójdziemy tutaj do niego, powiemy mu coś miłego. On jest w ogóle nerdem i on ma ciężko tutaj. Powiem wam, że on ma ciężko, bo
Ona takiego bardzo dominującego ojca, nie? I ten ojciec chciał, żeby jego pierworodny poszedł w jego ślady, wiecie, przejął kiedyś ten biznes cały po nim i w ogóle. A Malcolm w ogóle się tym nie interesuje, no i jest nerdem. No i ten ojciec go trochę tak gnębi, nie? Czym ty się zajmujesz i w ogóle, to jest głupie, zajmij się czymś poważnym, wiecie, no taka gadka, nie? Więc tak to wygląda. A młodszy syn, ten Calvin cały, to ja myślę, że to będzie drugi ojciec, nie? Tylko nie widzę go tu. O, tu jest. Chociaż nie jest podobny wizualnie, fizycznie do ojca, to ja myślę, że tak. No, że Calvin może przejąć ten biznes. Generalnie ojciec jakby przerzucił się na Calvina, czyli przeniósł na niego swoją uwagę i Malcolmem już tak średnio się interesuje. No, smutne, nie? Ale prawdziwe. No i teraz urabia tego Calvina, bo stwierdził, że oczywiście Malcolma zaniedbał i dlatego on jest taki ciamajdowaty teraz. No a za Calvina się weźmie i on to będzie po prostu jego następcą, bo jeszcze z Calvina da się coś zrobić, nie? Bo to jest dziecko jeszcze małe i po prostu no, zrobi mu tutaj pranie mózgów. Pranie mózgów. Może Calvin ma więcej niż jeden mózg. Pranie mózgu mu zrobi, no i tak będzie, słuchajcie. Tak mi się coś wydaje, no. No, a Paris tutaj przyszła, słuchajcie, uprawiać prywatę, pogadać z Malcolmem. No, oczywiście on jest taki, wiecie, w niebo wzięty, że najładniejsza dziewczyna w szkole w ogóle tutaj z nim gada, o lala. On się w niej podkochuje strasznie, no i bardzo by chciał, żeby ona była jego dziewczyną, no ale oczywiście on, wiecie, często zapomina w ogóle języka w gębie, jak ona jest blisko, więc co tu mówić w ogóle o czymś więcej? Gdzie jest London? Ja się pytam. London. Tasy tu poszło. Gdzie jest Tony? Bo z nim mieliśmy tutaj relacje robić, a nic nie robimy. Nie wiem, gdzie on się szlaja znowu. Podejdźmy tutaj może do Calvina, zagadajmy do niego, o, damy mu autograf, a czemu nie? Trochę nam też ta sława podskoczy. Tutaj jakiś chyba gościnny pokój jest. Biedna Pamela stoi sama na podjeździe w ogóle. Gdzie jest Tony? Znowu gdzieś się szlaja, nie wiadomo. To jest bardzo duży dom i taki, wiecie, dużo tu jest różnych takich pstrokatych elementów i znowu mam katar. I znowu ciężko tutaj się odnaleźć, tak naprawdę, nie wiem, gdzie jest Tony. Mniejsza z tym już, bo tylko, o, idzie, bo właśnie chciałam Wam jakby nakreślić tutaj tą rodzinną sytuację. A kto wie, słuchajcie, może Klaudia, chociaż ja jej chyba dałam cechę, że jest dobrym cimem, ale zawsze można to zmienić, nie? Może Klaudia będzie bardziej, wiecie, taką dziedziczką tej, nie no, fortuny, bo muszą podzielić fortunę między trójkę dzieci, ale jakby, wiecie, dziedziczką całej tej firmy ojca. Kto wie, ona w sumie jest najbardziej z wyglądu do niego podobna, no ale wiecie, wygląd swoją drogą, a reszta swoją, no. Okej, dobra, tutaj sobie z nim pogadamy, ale jeszcze zamienimy oczywiście z Tonym słówko, no bo jak żeby inaczej. Poschlebiamy mu, no. W ogóle chciała zrobić sobie z nim zdjęcie. No, coś zabawnego mu powiemy, dowcip jakiś, ha, ha, ha. I chciała sobie zrobić z nim zdjęcie i wiecie, nad łóżkiem powiesić, kuźwa, Pamela normalnie mi teraz w kadr wejdzie. No, Pamela tak łazi za mężem. Ona generalnie, jak mówiłam, jest dobrą osóbką, ale ona też jest taka bardzo podatna na manipulacje i też za bardzo swojego zdania nie ma. Tak się trzyma tego Toniego, jakby, nie wiem, to ostatni facet był na świecie, czy co? Kurczę, no serio, tutaj. Ajajaj. Niedobrze, że tutaj przyszedł, bo chciałam z nim sam na sam sobie zdjęcie zrobić. Jeszcze mi Malcolm w kadr wejdzie i co ja zrobię teraz, no? Jeszcze Pamela tu przyszła, serio. Dobra, z Tonym sobie zrobimy zdjęcie. Spoko tam, wiecie, powiem, że z Malcolmem też sobie za chwilę zrobię i w ogóle to nie będzie podejrzane. Wcale, a wcale. A to, że będziemy mieli jego zdjęcie nad łóżkiem, to możemy wmawiać wszystkim, że go podziwiamy. Tak? No, Malcolm wejdzie w kadr, po prostu mistrz drugiego planu, nie mogę. To jest tak bardzo wymowne zdjęcie, słuchajcie, że naprawdę szok. Beznadziejne, ale dobra, może kiedyś uda mi się jakieś lepsze ujęcie zrobić, nie? Jesus, dobra, zrób też z tym Malcolmem to zdjęcie, bo naprawdę. Zrób zdjęcie z. Teraz są te nowe ramki, nie? Znaczy, to przyszło z tym takim pakietem Moschino. Jeszcze nie wypróbowałam w ogóle z tego pakietu nic, ale go mam, no bo kolekcjonuję, nie? Więc mam.
Czy on jest warty tego, żeby go mieć? No, kwestia dyskusyjna, ale wiecie, jak jest. Jak się jest uzależnionym, no to co zrobić? Czy ja mogę zrobić to zdjęcie z Malcolmem, bo mi normalnie z nosa cieknie, a nie mam tu chusteczek? Gra nie rozumie moich problemów egzystencjalnych. Cykaj to zdjęcie, Kobito. No pani, nie da się z nim zrobić zdjęcia. Ja nie mogę, po prostu mam się tu zasmarkać chyba. Chodź tu. Podejdź tu z nim. Dobra, może teraz się uda coś zrobić. Okej, Malcolm, dawaj. No, wreszcie może się odmuliło, spoko. I patrzcie, jaką on ma fajną mordkę. Taką po prostu jeszcze piegowatą. No super jest, nie? No tutaj oczywiście patrzcie na minę Paris, nie? No dobra, zrobię sobie z nim to zdjęcie, ale najlepiej, żeby nic nie wypłynęło. Nie no, po prostu to jest straszne. A Malcolm taki zadowolony, biedaczek. Dobra, ludzie. To będzie na wszystko. To będzie na wszystko. To będzie wszystko w tym odcinku, także trzymajcie się i pa, pa.